Witam serdecznie, Baku z tej strony i witam was bardzo serdecznie w materiale ze serii cenowego, w którym zaprezentuję wam wszystkie aktualne zniżki i premie, które obowiązują od 6 kwietnia do 12 kwietnia włącznie. Zaczynamy! Kasyno na sam początek, w którym znajduje się lampa Dacia Casco. Jeżeli macie możliwość kredycji jako fortuny, to jak najbardziej moim zdaniem warto, bo ten pojazd jest przepiękny, a nikt z niego nie korzysta. A w klubie samochodowym do zgarnięcia jest Comet Safari. I żeby go zdobyć, musicie, uwaga, uwaga, zająć 3. miejsce 3 dni z rzędu w wyścigach z klubu samochodowego, czyli mogą być to wyścigi uliczne albo pościg. Do testowania jest Ardent, Comet SR, a także Dominator ASP. No chyba, że grasz na nowej generacji konsol, wtedy masz jeszcze jeden pojazd, który zwie się Arbiter GT i jest dostępny do testowania oczywiście w wersji HSV. Na wystawie jest Furia i warto zauważyć, że ona ma fabryczne felgi pomalowane na czarno. Bez gliczy nie da się takich zrobić, więc jeżeli chcesz zgarnąć taki pojazd z unikatowymi felgami, to jak najbardziej warto. No i jest jeszcze troszeczkę przestarzały Stromberg. Simeon także zmienił swoją ofertę i w tym tygodniu oferuje Night Sharka, Dominatora GTX, Ocelot Virtue, GB200, a także Anis Savestra. Przechodzimy teraz do segmentu ze zniżkami. Zaczniemy od furgonetki z bronią, która dzisiaj znajduje się w tym oto miejscu. Przypominam, ona codziennie zmienia swoją lokalizację, więc dzisiaj, 6 kwietnia, znajduje się w tym oto miejscu. Na parkingu sobie stoi. Dobra, skoro lokalizacja mamy załatwioną, to przejdźmy do zawartości. Oczywiście broń miotana i pancerz, której się nic nie zmienia, więc od razu przechodzimy do uzbrojenia. Jemy karabin precyzyjny. To jest dziadostwo, nie polecam. Minigun spoko, szczególnie, że tutaj możecie go kupić bez wymagań levelowych. Normalnie potrzebujecie mieć poziom 120, a tutaj kupicie go nawet na poziomie pierwszym. Oczywiście, jeżeli macie gotówkę odpowiednio przygotowaną. Ale nie musicie mieć jej aż tak dużo, bo tutaj też to jest taniej. Dobra, rakietnica, tutaj też poziom setny wymagany, możecie kupić na pierwszym. Specjalny karabinek jest dosyć potężny, polecam. Karabin wyborowy także. Kastet mech, dwururka mech. Karabin snajperski. Wyrzutnia namierzająca i jeszcze jest strzelba bojowa. Normalnie da się ją tylko i wyłącznie zdobyć na Cayo Perico. A teraz możecie ją tutaj zdobyć bez żadnego odblokowywania. Więc też warto. Teraz przechodzimy sobie do nieruchomości. Wchodzimy na tą stronkę. Klikamy dalej. I tutaj mamy oczywiście coś takiego, co zwie się bunkry. I wszystkie one aktualnie są taniej o 30%. I nie dość, że taniej mamy tą podstawę, to jeszcze jak sobie wejdziemy tutaj dalej, mamy różne style, one też są taniej. Mieszkanie jest taniej, strzelnica jest taniej, schowek na broń jest taniej, transport jest taniej, wszystko jest taniej właśnie o te 30%. I myślisz sobie, okej, to tyle. Ja ci mówię, nie, to nie tyle. Bo jeszcze masz tutaj coś takiego, co zwie się laptop, a jak sobie go odpalisz nawet, to masz możliwość zakupu ulepszeń. I one, nie uwierzycie, także są aktualnie taniej o 30%. Więc naprawdę, jeżeli nie masz bunkra, to w tym tygodniu warto sobie go kupić. Bo zobacz, tutaj masz kup ulepszenia, masz dokładnie 3. Każdy z nich, w sensie, no nie każdy, sorry. Ulepszone wyposażenie, także pracownicy zwiększają ci wartość towaru, a także produkuje on się o wiele szybciej. Ochrona pozwala ci po prostu unikać ataków. Znaczy, one dalej będą, ale po prostu będą rzadziej. A tak ci polegają na tym, że po prostu twój towar jest skradziony i musisz go odzyskać. Więc nie przyjemna sytuacja. Jak już masz bunkier, to do niego możesz stawić sobie mobilne centrum operacyjne. Kupisz je w Warstocku, zjedziesz minimalnie w dół i już masz mobilne centrum operacyjne. I taniej nie mamy tych wszystkich rzeczy, które są w tej naczepie, tylko taniej mamy kabinę. Więc tak, Howler jest taniej, a także Phantom. Zniżka na te dwie kabiny wynosi dokładnie 30%. Zostajemy jeszcze w Warstocku, bo jak sobie zjedziemy jeszcze niżej, to możemy zauważyć, że taniej jest jeszcze jeden, a w sumie nawet dwa pojazdy. Pierwszy z nich jest Ardent. Zniżka tutaj wynosi także 30%. I drugi jest Night Shark, także zniżka wynosi 30%. I została nam ostatnia zniżka do zaprezentowania i znajduje się ona w Legendary Motorsport. I musimy wejść w kategorię dwudrzwiowe. Zjeżdżamy sobie w dół. W dół i już mamy w sumie. Nie aż tak daleko, jest to Furia. Zniżka tutaj wynosi, nie uwierzycie, 30%. Ale ja wam polecam kupić ją właśnie z tej wystawy, którą prezentowałem wam kilka minut wcześniej, dlatego że tam macie fabryczne felgi pomalowane na czarno. Jak kupicie pojazd tutaj, to będziecie mieli zwykłe fabryczne felgi.
Przechodzimy sobie do premii i zaczniemy standardowo od tych, które odprawiamy sobie przez menu. Więc online akcje, rodzaje akcje stworzone przez Rockstar, następnie tryby adwersarza. I tutaj mamy różne tryby adwersarza, które dzieją się w bunkrze. I niektóre z nich są na premii raz, dwa hajsy, raz, dwa RP. To samo, jeżeli chodzi o tryby, które są w Casino Diamond i bazie rakietowej. Do tego także tryb adwersarza rządza władzy także jest na premii raz, dwa hajs i raz, dwa RP. I zostały nam trzy premie do omówienia. I zobaczcie. Kurde! No nie! Wracając, zostały nam trzy premie do omówienia. I wszystkie one znajdują się w bunkrze. Więc zobaczmy, jak one wyglądają. Tylko najpierw odpalmy Securo. Usiądźmy. I tutaj mamy premię 50% na produkcję, a także badania. Więc jest to bardzo fajna sprawa. Więcej hajsu zrobiłem, przez to, że jest większa produkcja. A jeżeli chcemy po prostu coś sobie odblokować, no to też będzie to o wiele szybsze. I myślicie, aha, to tyle. A ja mówię, nie! Bo jeszcze towar jest 50% więcej warty. Więc za pełny bunkier możecie zarobić prawie 1 600 000. Plus jeszcze, jak chcecie zaryzykować, możecie sprzedać to na publicznej sesji i zgarnąć jeszcze premię 50% za graczy. Więc to się mega opłaca w tym tygodniu. Ale to nie koniec, bo jeszcze jest coś takiego. O kurde, patrzcie, takiego tipa wam od razu dam. Jeżeli chcecie zebrać tą pejotlę, a respi się coś tam gangu, kryjówka, czy tam to się zwie, Alakta Gang, to po prostu robić taką akcję, że zahaczacie innego typa, żeby ten gang się zrespił. Odjeżdżacie stąd i wracacie i już tego nie ma. I możecie na spokojnie sobie pejotlę zebrać, która właśnie się w tym tygodniu pojawiła i będzie dostępna przez cały tydzień. Więc polecam korzystać. Na tym jest mnóstwo dużo expa, więc korzystajcie póki są. Macie link w karcie do mojego filmiku, gdzie te pejotle dokładnie się znajdują. I tyle. Dziękuję za obecność. Siema, drap, cześć. Elo!